zamknięto drzwi. To prawda. Ale dlaczego, panie, nie wybrałeś pałacu? Przecież jesteś władcą świata. Dlaczego nie narodziłeś się w świątyni jerozolimskiej, odległej 8 kilometrów od Betlejem, w domu twojego ojca? Pytasz dlaczego? Do pałacu, do świątyni mieli wejście tylko nieliczni. Dlatego wybrałem ubogą stajnię, rodząc się przy uchylonych drzwiach, aby mógł przyjść do mnie każdy człowiek. Wystarczy otworzyć mi swoje serce. W nim pragnę zamieszkać. Gdziekolwiek się rodzę, miejsce to jest wspaniałą świątynią. Otwórz mi swoje serce. Oto ja stoję u drzwi twojego serca i kołaczę. Jeśli ktokolwiek głos mój usłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Otwórz mi swoje serce, a pomogę zbudować ci wspaniałą świątynię. Się modlić ku pobożnej.